Tańce Łyskowski. Od właściwie tych czasów, kiedy był nastolatkiem, przejawiał duże zainteresowania literaturą. Był jak na swój wiek bardzo oczytany. Prawdopodobnie we dworze w Mileszewach była biblioteka, może zasobna. Koledzy jego szkolni wspominają, że już w czasie gimnazjum pamiętają go jako młodego poetę. Nic nie wiemy na temat tych jego wczesnych wierszy, ale w roku 1847 Ignacy Łyskowski w ramach swoich przemyśleń i jak gdyby swojego czynnego udziału w niesieniu oświaty dla ludu, dla okolicznej ludności, postanowił zebrać i wydać swoje wiersze. Jak napisał sam we wstępie, nie uważa siebie za wielkiego poetę, ale zwracając uwagę na to, że bardzo mało wydawanych jest książek w języku polskim w Prusach Zachodnich, pokazuje swoje wiersze, które może czasami są takie niedoskonałe, może nawet i ułomne, ale pokazuje je po to, że chciałby być może takim małym dzwoneczkiem, który sprawi, że usłyszymy wielki dzwon poezji na naszych ziemiach. Tomik ukazał się w 1847 drukiem i nakładem niemieckiego drukarza i wydawcy Kellera, który jest człowiekiem bardzo zasłużonym, jeśli chodzi o wydawanie literatury w języku polskim na naszym terenie. Tomik ten Ignacy Łyskowski podzielił na dwie części. Pierwszą część zadedykował w dowód wdzięczności swoim rodzicom i część ta właściwie dotyczy, można powiedzieć, naszej bliskiej okolicy, bliskiej jemu sercu, tej ziemi rodzinnej. Widać z wierszy przedstawionych tutaj, że był bardzo bystrym obserwatorem życia dworskiego, życia ludowego, obserwatorem budzącej się przyrody, zainteresowany również pracami gospodarskimi, tym, jak się odnoszą poszczególne warstwy społeczne jedni do drugich, jak zachowywane są tradycje. To wszystko widzimy w wierszach Ignacego Łyskowskiego. Nawet czytając pewne wiersze, można dostrzec dokładnie pewne szczegóły, tak jak na przykład wiersz Zielone Świątki, w którym opisał od brzasku, od poranka, jak to wszyscy przygotowują się na ten dzień świąteczny, uroczyście ubrani, zmierzają do kościoła. Dokładnie widzimy tę samą lipę, która w tej chwili przy kościele jeszcze rośnie, ogromną naszą starą pamiątkę historii, jak to młodzież męska zbierała się pod lipą, ci, którzy się znali, witali się i czekali na to, aż dzwoneczek zabrzmi, żeby wejść do kościoła. Ta tradycja utrzymywała się dosyć długo, mieszkańcy na pewno o tym pamiętają. Jak również to, że kiedy zabrzmiała pieśń, to odsłania się obraz Matki Boskiej. W naszym kościółku jest taki podwójny obraz, czyli dokładnie później, jak odbywa się procesja, cmentarz wokół kościoła, tu spoczywają szczątki naszych bliskich, co ludzie myślą, jak są pięknie, uroczyście ubrani. Dla mnie to jest nie tylko taka pamiątka etnograficzna, ale również bardzo dobra pamiątka historyczna. Zapisywał, słuchał pieśni, które śpiewali ludzie na wsi. Prawdopodobnie uczestniczył też czasami, może za zgodą, może nie rodziców, na przykład w zabawach zapustnych. Tutaj w okolicy mamy też to spisane. Także ta pierwsza część to jest taka część ludowo-etnograficzna. Czasami można spotkać się z taką oceną poezji Ignacego Łyskowskiego, że są to takie opowiastki ludowe, bo może ktoś niecierpliwy nie doczytał do końca. Natomiast druga część tego tomu jest dedykowana kolegom ze studiów, które odbywał, szczególnie tam podkreśla grupę przyjaciół z Bonn, z którymi nie tylko studiował, ale dyskutował na tematy
i literackie, i społeczne, i polityczne. Były to na pewno poważne rozmowy. W jego wierszach widzimy odbicie takich przemyśleń, że co się stało z narodem polskim po upadku Rzeczypospolitej, po rozbiorach Polski. Po prostu zaborcy zabrali nam oświatę i w związku z tym właściwie naród, można powiedzieć, jest w rozsypce. I młodzi mężczyźni, tak z deklaracji w wierszu wynika, że po studiach wracają do ziemi ojczystej i ze wszystkich sił będą pracować nad odbudowaniem oświaty. To jest jak gdyby takie credo tutaj wygłoszone Łyskowskiego. Są również w tej drugiej części są dwa wiersze, wspomnienie podróży do Włoch. Ja sama oraz kilkoro moich znajomych, kiedy po raz pierwszy udało nam się dotrzeć na włoską ziemię, to odnosiliśmy takie wrażenie, że rozumiemy teraz ludzi, którzy tu po natchnienie jeździli, tam kolory inne, słońce, te zabytki połączone z tą piękną przyrodą. I podobne wrażenia miał Ignacy Łyskowski. Powiedział, że tam się zbiegły wszystkie cuda świata. Wiemy, że zwiedził Rzym, zwiedził inne miasta włoskie właśnie z tego wiersza. To jest jak gdyby relacja z podróży. A drugi wiersz o Neapolu, jak to wypłynął z grupą przyjaciół na morze, tam spotkała ich burza, trochę było dramatycznie, ale wszystko skończyło się dobrze. Jest dopisek poety, że to jest wiersz oparty na faktach. Poezja Łyskowskiego, ten tomik zawierał około 30 wierszy. Był to rok 1847, z historii pamiętamy, że to wtedy zaczęły się takie nowe ruchy pojawiać się w Europie wolnościowe. 840, rok 848, Wiosna Ludów. I w tym wierszu niektóre, kiedy czytałam pierwszy raz ten tomik, niektóre wiersze wydawały mi się jakieś takie niezgrabne, jakby pocięte. No i rzeczywiście tak było. W roku 1848, kiedy zelżała cenzura pruska, Ignacy Łyskowski postanowił wydać kolejną swoją książkę. Jest to taka właściwie praca polityczno-literacka, można by powiedzieć, dlatego że w drugiej części tomiku zatytułowanego Słowa Prawdy zawarł nowe wiersze patriotyczne oraz te wiersze z tomiku z 1947 roku, których nie mógł zamieścić w całości ze względu na cenzurę, tak jak napisał to w wyjaśnieniach. Natomiast pierwsza część mogła przysporzyć mu pewnych kłopotów i w środowisku polskim, a w niemieckim przysporzyła, dlatego że była to bardzo ostra wypowiedź na temat odpowiedzialności szlachty za upadek Rzeczpospolitej, o pretensje i takie podsumowania młodego, walczącego człowieka, ambitnego, o to, że wszyscy mamy obowiązek, a szlachta przede wszystkim, interesować się, zajmować się sprawami narodowymi oraz budować naród polski, ponieważ naród polski to jest nie tylko obywatelstwo, jest to również lud, nieść kaganek oświaty do wszystkich warstw i budować naród polski. Wtedy, kiedy będziemy skonsolidowanym, dobrze materialnie stojącym narodem, na pewno przyjdą takie czasy, że nastąpi wolność. Chciałabym jeszcze na chwilkę wrócić do tomiku pierwszego, a przede wszystkim do strony tytułowej. Wydrukowałam tutaj skan strony tytułowej z biblioteki, cyfrowej Biblioteki Pomorskiej, to jest Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego. W zbiorach tej biblioteki jest ten tom. I jest taka słaba pieczątka, w środku tomiku jest więcej pieczątek. Pisze Biblioteka w Obudnie. Proszę Państwa, Obudno to jest miejscowość i majątek rodzinny przyszłej żony Ignacego Łyskowskiego.
w majątku tym była ogromna biblioteka, duże zbiory sztuki zresztą były, ale była pięknie wyposażona, ogromna biblioteka, która w całości w 1939 roku została przez Niemców spalona. I ten tomik to może być jeden z nielicznych egzemplarzy, który wędrował za rodziną z Obudna, prawdopodobnie do Mileszew za Antoniną, później do córki Anny pod Chojnicę i stamtąd do Uniwersytetu Gdańskiego. Także jest to taka bardzo cenna rodzinna pamiątka. Pierwszym wierszem, który zamieścił Ignacy Wyskowski w tym tomie Słowa Prawdy, to był taki coś w rodzaju, tak jak ody takiej do młodości, zatytułowana Moja myśl. Naprzód ma myśl, czy te kajdany, czy te zniewagi, łzy i cierpienia, czy te kopalni lub więzienia, ściany przytłumić potrafią ducha uniesienia. I dalej w tym tomie po prostu naprzód, gdzie przyszłe szlachetne narody, gdzie koniec zniewagi, niedoli i kary. Mimo że byliśmy pod zaborami, mimo że warunki życia były bardzo trudne, ze wszech miar zaborca na naszych ziemiach walczył z językiem polskim, z powiedzmy no, naszymi prawami narodowymi. Nawet w którymś z artykułów swoich napisał Ignacy Łyskowski, że wraz z zabraniem nam ziemi stara się zabrać również naszą historię. Ignacy Łyskowski mówił tak, róbmy co możemy, tak, róbmy co możemy w tej sytuacji, starajmy się, pracujmy, a efekty będą. I te efekty w przyszłości wystąpiły. Wiersze zgromadzone w tych tomikach to nie są jedyne poezje Ignacego Łyskowskiego, ponieważ można znaleźć wiele jego wierszy w książkach przez niego opracowanych, na przykład w Książeczce dla ludu, w Elementarzu, który napisał, ale również w czasopismach, które redagował albo współredagował. Czasami w formie wierszowanej włączał pewne fragmenty nawet do artykułów rolniczych. Jeżeli mówimy o poezji Ignacego Łyskowskiego, to warto jeszcze podkreślić to, że jak bardzo był nastawiony na to, żeby cenić to, co nasze polskie narodowe i żeby wszyscy to doceniali. Na przykład w czasie studiów dowiedział się od kolegów prawdopodobnie, że w Warszawie jest popularna pieśń o pięknej Hiszpance. No i młody człowiek sobie myśli, no o pięknej Hiszpance, a Polki takie piękne, dlaczego nie śpiewamy o pięknej Polce? Napisał pieśń Polska Dziewica, doprowadził do tego, że znalazł się wykonawca i tę pieśń możemy sobie odnaleźć w tej chwili w zasobach internetu. Była nagrana. Podobno było więcej piosenek napisanych czy pieśni przez Ignacego Łyskowskiego, a drugą z nich, która ja nie dotarłam do nagrania, ale podobno jest nagrana, to była w Nadwiślaninie znana pieśń o Wiśnie, o Wiśle. Póki Wisła kręta, w ziemi polskiej płynie, miłość kraju święta w Polaku nie zginie. Póki Wisła stara, w ziemi polskiej płynie, nadzieja i wiara w Polaku nie zginie. Miłość w nim podnieca, kraju przeszłość cała, nadzieją przyświeca nawet gwiazdka mała. Świećcie gwiazdki w górze, na tle modrym nieba, Bogu noście w chórze, co Polsce potrzeba. Prawdopodobnie Ignacy Łyskowski pisał później wiersze, ale ponieważ zajmował się już poważniejszymi sprawami społecznymi, no nie pojawiły się one w postaci wydania w osobnym tomiku. Chociaż siostrzenica Ignacego Łyskowskiego, znana pisarka, poetka i powieściopisarka, dramatopisarka, Anna Zwarskich-Karwatowa wspomina w swoich wspomnieniach, że podobno było więcej takich tomików. No niestety do tej pory nie udało się chyba nikomu odkryć, ale mamy nadzieję,
że w dobie cyfryzacji, kiedy zasoby, stare zasoby bibliotek są odświeżane, przeglądane, że również na takie pamiątki po Ignacym Łyskowskim trafi. Niewiele jest opracowań dotyczących poezji Ignacego Łyskowskiego, ale można spotkać się z takimi stwierdzeniami, że wzorował się a to na Mickiewiczu, a to na Słowackim, a to na Wincentym Polu. Prawdopodobnie na każdym z nich i ja myślę, że również i na Kochanowskim, ale na pewno pewne jest jedno, że znał tę poezję, interesował się, bo chociażby w swoich wystąpieniach na tematy gospodarcze i rolnicze bardzo często powoływał się na słowa naszego wieszcza Adama Mickiewicza. Kiedy poszukuję materiałów na temat Ignacego Łyskowskiego, zwracam też uwagę na to, że co głosił w prasie, czyli tak dla ogółu, a co robił u siebie, tak? Gdzie są te ślady? Natknęłam się na ślad, i to piękny ślad, że na pewno lud Mileszew znał poezję Mickiewicza, cenił wieszcza, a przynajmniej o nim wiedział. Myślę, że wiedział dużo. Posłuchajcie Państwo. W roku 1890, kiedy sprowadzono na ziemię polskie zwłoki Adama Mickiewicza, które zostały później pochowane w sarkofagu specjalnie przygotowanym na Wawelu, w Wadowicach Związek Włościan postanowił, że zwrócą się poprzez prasę do różnych części Polski, wszystkich ziem Polski, aby lud polski przesłał jakieś, możemy powiedzieć, to składniki do zbudowy wieńców. I oczywiście były przesyłane liście dębowe, suszone kwiaty, różne inne elementy. I postanowiono z materiałów, które otrzymają, zbudować kilka wieńców od ludu polskiego, ale chodziło o to, żeby były tam też kłosy zbóż, chodziło o to, żeby było to jak gdyby takie zebrane z całego kraju, od całego ludu polskiego. Kiedy zabrano się do tworzenia tych wieńców, okazało się, że materiału jest bardzo dużo, a niektóre wsie przysłały nie tylko kwiaty, zboża, czy liście dębowe, czy bukszpanowe, ale również przysłały szarfy z napisem dla wieszcza. I te szarfy oczywiście na wieńcach się pojawiały. I na jednym z wieńców pojawiła się szarfa następująca. Adamowi Mickiewiczowi lud Mileszew w ziemi michałowskiej, lud wsi Mileszew dokładnie, w ziemi michałowskiej w powiecie brodnickim. Chyba nie ma żadnych wątpliwości, że nie tylko, że bardzo się w Mileszewach starano, żeby pokazać właściwie światu, tak, że znają Mickiewicza, że cenią i że znali jego poezję.